Porozumienie z PGE i z MPEC-em powoduje lepszy dostęp do ciepła dla mieszkańców Krakowa. To jest kwestia nie tylko uzyskania ciepła, bo to jest oczywiście też bardzo ważne, ale też wpisuje się w całą politykę klimatyczną, która ma obowiązywać pełna neutralność klimatyczna od 2050, ale już w 2022 ma być 30%. Także to jest pewien postęp, a obie instytucje są zainteresowane tym, żeby w Krakowie ten przemysł cieplarniany, jeżeli można powiedzieć, i dostawy tego ciepła dla mieszkańców były coraz szersze. Wiemy o tym, że ten gaz, jego ilość, jeśli chodzi o dotychczasowe nasze źródła, czyli głównie Łęg, Skawinę, są dość ograniczone. Grozi nam to również i to, że w pewnym momencie może go braknąć do tej skali, jaką my dzisiaj potrzebujemy, żeby z tej energii z gazu wytworzyć tyle, ile my dzisiaj ją konsumujemy i przekazujemy do miasta. Dlatego wspólnie z kolegami z PGE prowadzimy różnego rodzaju działania, a jeśli chodzi o rozwój rynku ciepła, już od wielu lat wspólnie pracujemy nad tym i dla nas jest bardzo istotne to, żeby oni trwali przy Krakowie i żeby te moce, które będą zamieniali, zrobili w takich wielkościach, żeby dostarczały nam takie ilości ciepła, jakie my potrzebujemy. I my idziemy jako MPS na daleko idącą współpracę z nimi, mając bardzo dobre doświadczenie przy wspólnym rozwijaniu rynku. Jesteśmy mocno zainteresowani, że im się to udało. I dlatego cieszymy się, że podjęli tą inicjatywę i deklarują dla miasta, dla nas jako przesyłowca takie działania, które w perspektywie powinny zapewnić dostateczną ilość tego ciepła. Współpraca z miejscowym dystrybutorem ciepła od wielu lat układa nam się bardzo dobrze. Natomiast wyzwania, jakie niesie polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej, konieczność przejścia w kierunku technologii czy wykorzystania źródeł odnawialnych, ale też dążenie władz miasta Krakowa do tego, aby Kraków był zieloną stolicą Europy, obliguje nas do tego, aby zintensyfikować nasze działania zmierzające do przejścia na takie wytwarzanie ciepła, które po pierwsze zapewni bezpieczeństwo energetyczne, czyli da gwarancję, że to ciepło będzie zawsze, a po drugie będzie to ciepło wytwarzane z jak najmniejszym wpływem na środowisko.